Patrzcie, jak te uprawy są porobione. Powiem wam, że właśnie tak sobie wyobrażałem tą Ugandę, żeby się na takim drogami jeździć do dżungli. Kruszą skały właśnie, żeby zrobić z nich piach. Możecie zobaczyć. Mieszają z cementem i do budowy później. No. Hello! I zabawa afrykańskich dzieci. Pchanie opony właśnie patykiem. Dobra, bierzemy motorki i ruszamy. Pod prąd. Wiecie, co tu się dzieje? Teraz wsiadł ksiądz i mszę odprawia. Na zewnątrz się szarpią z gościem. Patrzcie, jak to niesamowicie wygląda. Nigdy wcześniej jeszcze nie widziałem takiego widoku. Ja mam za pusie tą muza cały czas walił. W nocy, to bez stoperów to byśmy nie ustali chociaż na chwilę. Teraz będziemy właśnie blokadę wojskową. Sprawdzali wszystkim dokumenty i parę osób zawinęli z autobusu. Ruszamy na wyprawę do dżungli. Patrzcie, coraz więcej dzieciaczków się zbiera i idą sobie z nami do góry. Dzieci mają zabawę. Idą za nami i sobie co chwilę powtarzają. Muzungu. Widzicie, tutaj jak na was powiedzą białas, to się nikt nie przejmuje. A w Polsce jakby to zagrało w inną stronę, to już inaczej. Uganda, położona w sercu Afryki Wschodniej, jest krajem o znaczącym potencjale naturalnym i kulturowym, ale jednocześnie zmaga się z poważnymi wyzwaniami ekonomicznymi. Jako jeden z najbiedniejszych krajów świata, jej gospodarka boryka się z wieloma problemami, które wpływają na życie codzienne jej mieszkańców. Mimo posiadania żyznych gruntów i bogatych zasobów naturalnych, w tym złóż metali i minerałów, Uganda cierpi na niedorozwiniętą infrastrukturę i ograniczony dostęp do rynków międzynarodowych. Wysoki poziom ubóstwa w Ugandzie jest także powiązany z ograniczonym dostępem do edukacji i opieki zdrowotnej. Braki w infrastrukturze edukacyjnej i medycznej utrudniają rozwój kapitału ludzkiego, co jest kluczowe dla wzrostu gospodarczego. Problemem jest również wysoka stopa bezrobocia, szczególnie wśród młodych, co zwiększa ryzyko marginalizacji społecznej i niepokojów. Kraj ten zmaga się również z korupcją i słabą administracją, co hamuje inwestycje zagraniczne i rozwój przedsiębiorczości. Pomimo tych wyzwań, Uganda wykazuje oznaki postępu, w tym poprawę w zarządzaniu publicznym i stopniowe zwiększanie inwestycji w kluczowe sektory, takie jak energetyka i transport. Uganda, choć piękna i bogata kulturowo, stoi przed trudnym zadaniem przezwyciężenia tych wyzwań ekonomicznych, aby zapewnić lepszą przyszłość swoim obywatelom i pełniej wykorzystać swój ogromny potencjał. Siemanko, siemanko, pozdrawiam z Ugandy. Jestem właśnie w Kampali, czyli w stolicy Ugandy. Dojechał do mnie Kamil, idziemy na siłownię. Będziemy tutaj w sumie jeden dzień, ponieważ dzisiaj nocnym busem już musimy jechać w stronę Kigali. Miejscowości, której pojutrze o 7:30 rano będziemy ruszać do dżungli na wyprawę w poszukiwaniu goryli. To po co właśnie przyjechałem do tego kraju. Dodatkowo miałem dzisiaj w sumie być w miejscu u takich Polaków, którzy robią tutaj bardzo fajną akcję, pomagają dzieciom w edukacji, ze szkołą i tak dalej. No robią to już od wielu lat. Wiele dzieci mają potrzebę tej jakby, że ludzie mogą adoptować te dzieci. No ale niestety stało się tak, że akurat oni dzisiaj idą gdzieś na wesele, a poza tym szkoła jest zamknięta, ponieważ są wakacje. Także niestety wyszło jak wyszło. Ale myślę, że jak dowiedziałem się troszkę więcej na ten temat, jak to wygląda, to jak będę w przyszłym roku w Afryce, postaram się specjalnie tutaj wrócić, żeby pomóc tej akcji, bo to jest coś niesamowitego. Fajna siłownia. Wszystko można poćwiczyć. I dobrze rozpoczęty dzień od treningu. No i sezon deszczowy w Ugandzie, no i tak wygląda. Leje deszcz.
kurczę, aby to nie skomplikowało naszych planów na dzisiaj i pokazania wam, jak wygląda stolica Ugandy. Przyszedłem właśnie, żeby kupić do sklepu ręcznik, bo zapomniałem w hostelu. Powiem wam, że nie mają lekko ludzie tutaj. Jesteśmy w supermarkecie. Popatrzcie, ręcznik, malutki ręcznik, kosztuje 22 zł na przykład. Z 150 zł. Dywanik. Szok po prostu. Wieszaki. 16 zł. No powiem wam szczerze, że jest drogo tutaj w Ugandzie. Nie ma co gadać. Wczoraj za pokój, też taki normalny pokój w hotelu, dwa łóżka po prostu taki, pokażę wam zresztą później, też wyszło 60 dolarów. 240 zł. Black Label 200 zł. 180. Oho, niebieski 950 zł. No, nie mają ludzie tutaj lekko, widzę. Ceny dość wysokie są. I jak to sezon deszczowy w Afryce? Popadało 15 minut. Piękna pogoda. Szukamy właśnie naszego Uberka. Musimy dojechać do hotelu szybko, bo dobijają się do nas z każdej strony jak się da, bo o 10 był check-out. My nawet nie wiedzieliśmy, myśleliśmy, że jest później. A już prawie 12. Kurde, wybaczcie, miałem wam pokazać, jak wygląda pokój. Tam na górze jest. Ale już wyszedłem. Tutaj mieliśmy śniadanka rano, całkiem fajne. W ogóle fajny jest ten hotel. Myślę, że śmiało można polecić. Jest w ogóle ogromny. Ale to jest chyba typowo przystosowane takie, żeby tutaj robić jakieś wesela, imprezy i tak dalej. Bo co kawałek gdzieś jakieś stoliki rozkładają. Takie na takie typowe przyjęcia. Nie uwierzycie, co odwaliłem. Jadę się właśnie spotkać z Dodo. Miałem jej dać kartkę, żeby mi odebrała drona. I co? Zgubiłem kartkę. Nie mam pojęcia, gdzie ją mam. Wsadzałem specjalnie, wyciągnąłem z paszportu, żeby wsadzić do kieszeni, żeby jej nie zapomnieć. No. I nie mam. Mam nadzieję, że może uda się tak, że po prostu jak poda moje dane, poda swoje dane, to może jej go wydadzą, ale ciężko powiedzieć, czy się uda. Powiem wam, że tyle jedziemy czasu już. Korki po prostu tutaj są wszędzie, totalnie wszędzie. Setki motorków, samochodów, wszystkiego. Wiecie, w samej Kampali mieszka oficjalnie 8,5 miliona ludzi. Nieoficjalnie pewnie ponad 10. W całej Ugandzie żyje 42 miliony ludzi. Uganda to kiedyś była kolonia angielska. Dlatego tutaj takim pierwszym językiem urzędowym jest angielski. Co jest zdecydowanie fajną sprawą. Można się z każdym dogadać. Ale oprócz tego wczoraj rozmawiałem z taksówkarzem. To mówił, że oni mają 50 różnych języków. Zależy kto z jakiej części jest. Dobra, przyjechaliśmy. Tutaj pojawiło się dookoła. Dużo się tu dzieje. Naprawdę bardzo, bardzo dużo. Musiałem zarezerwować bilety, zobaczyć czy coś jest. Ale spoko, prywatna firma, busy w miarę spoko, nie ma co narzekać, także zobaczymy jakie ceny. No i dobra, mamy dzisiaj o 10 wieczorem busa, jeden był o 5, a drugi jest o 10, ale on pytali się, czemu o 5 nie chcemy jechać, a że o 5 nie, bo będziemy w nocy wtedy w Kisoro. No a wiecie, to dworce w nocy nie są takie, żeby sobie przyjeżdżać w nocy. Także o 10 mamy busa. O 9 musimy już tutaj być. I co? 60 zł od osoby kosztował. Jedzie około 9 godzin. Że będziemy nad ranem w miejscowości Kisoro. Dobra, jeden temat załatwiony. Teraz jedziemy do jakiegoś shoppingu, bo trzeba kupić karty SIM. A później idziemy szukać Dodo i Michała. Ej, każdy taksówkarz, który z nami jedzie, idzie na stację. Żaden nie ma zatankowany tutaj. Spójrzcie na ceny paliwa, to po 5 zł jest litr. Musicie zobaczyć przed nami wielki meczet, który został zasponsorowany przez Kaddafiego tutaj właśnie. Tak sobie każdy teraz powiedział, że oczywiście główną religią jest tutaj chrześcijanizm, ale każda religia tutaj jest. W tym kraju.
Tak w ogóle jak będziecie w Ugandzie, to pamiętajcie, że bardzo dobrze tutaj działa Uber. No i opłaca się jeździć. Tylko są ogromne torki, ogromne korki, dlatego tak dużo motorków jeździ. Można też na Ubera wziąć motorek, który jest 5 razy tańszy od samochodu, jak sprawdzałem. Ale nie wygląda to za bezpiecznie. Także się nie decydujemy, żeby to zrobić. W Ruandzie już mamy plan, żeby sobie wypożyczyć po prostu swoje motorki i już będziemy tam jeździć sami. No ale tutaj ze względu na to, że jesteśmy teraz jeden dzień, stwierdziliśmy, że Uberem będziemy jeździć. Tutaj jest jeszcze dworzec, w którym są takie małe, lokalne busy. No ale takim dojechać tam, gdzie jedziemy, to by był kosmos. Mamy dużym busem 8 godzin. Z czego i tak, jak powiedzieliśmy, że mamy 8 godzin, to pan, który tam stał przy okienku, też się zaśmiał. Także na pewno będzie więcej. Ale nawet jakby było 10, to dla nas nawet lepiej, bo wtedy dojedziemy jeszcze później, nie będziemy musieli tam być wcześniej rano. Wiecie, co to jest ciekawego? Jedziecie sobie drogą, jakby nigdy nic. Nagle kierowca wpada na pomysł, żeby zawrócić. I się zawraca na środku. Patrzcie to, patrzcie jakie rusztowania. Zastanawiam się, ile takich ludzi ginie tutaj na budowach. Ten blok ma z 10 pięter. Kurde, pogoda znowu się bardzo, bardzo popsuła. Padało przed chwilą, zaraz będzie... O! Czekajcie, kropi znowu? Tak, kropi znowu. No i przyznam szczerze, że bardzo nam to komplikuje plany. Ale i tak, bierzemy taksę. Jedziemy do tej miejscowości, gdzie byliśmy wczoraj, gdzie było lotnisko, no, gdzie byliśmy wczoraj, chyba sens. Tam, gdzie przylecieliśmy po prostu, na Entadabe. I lecimy tam, tam jest jakaś taka plaża White Sand Beach. Pogoda jest bardzo nieplażowa, nie ma co gadać. No bo niestety wygląda tak. Także totalnie słabo na plażę. No ale nie ma wyjścia. Trzeba zobaczyć jezioro Wiktorii, które jest największym jeziorem w całej Afryce, trzecim największym na świecie. Jezu, jest po prostu ogromne, totalnie ogromne. Wczoraj z samolotu zresztą mogliście zobaczyć. Jak ktoś nie widział wczorajszego odcinka, polecam zobaczyć. Pełen przygód. Wjazd do Afryki, znaczy do Afryki, do Ugandy dla mnie nie był tak prosty, jak myślałem, że będzie. No, ale były przygody. Jednego żałuję najbardziej z mojego pobytu właśnie w Ugandzie, a tego właśnie, że nie uda mi się pojechać do tych dzieciaków, do tych szkół, żeby zobaczyć, jak Polacy to prowadzą. Naprawdę bardzo chciałem wam to pokazać, żebyście mogli... Dodał trasta, muszę zgodzić sobie. Naprawdę chciałem wam to pokazać, bo chciałem, żebyście się też zainteresowali. To jest fajna sprawa, fajna pomoc, fajna inicjatywa. Można bardzo pomóc takim dzieciom, adoptując takie dziecko, a dokładnie to adoptując je tak, że wysyła się co miesiąc na przykład 200 zł na to, żeby dziecko mogło chodzić do szkoły. Niesamowita inicjatywa, piękna sprawa i na pewno to jest coś, co trzeba nagłaśniać, trzeba pomagać takim ludziom, którzy to prowadzą. No ale trafiłem akurat, że są wakacje i są wakacje i akurat ich nie ma i nie pojadę, ale do Ugandy na pewno jeszcze wrócę. Bo jest tu jeszcze parę miejsc, które chcę zobaczyć, oprócz tego, co będę widział. Także mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja. Ale powiem wam, że wyjechać z tego miasta to jest po prostu taka masakra. Teraz akurat jedziemy jakimś bocznymi, ale w centrum wszystko stoi. Mieliśmy pojechać zupełnie gdzie indziej, zmieniliśmy plan, jedziemy gdzie indziej. No, ale z racji tego, że to jezioro jest takie ogromne, to i tak pojedziemy w miejsce, gdzie będzie dobrze i tak. Dobra, zrezygnowaliśmy z tej jazdy, bo to nie ma żadnego sensu. Tu wszystko totalnie stoi. Idziemy spróbować gdzieś jakiś motorek złapać i dojechać chociaż do hotelu. Ale burdel. Bo no nie ma szans dojechać do jeziora. Nie ma najmniejszej możliwości. Cały czas się czas tylko przesuwał. Cały czas pokazuje coraz więcej. Na szczęście go widziałem wczoraj z góry, z samolotu. No i cóż. No może tutaj gdzieś znajdziemy jakiś motorek, żeby nas zawieźli. No chyba tak. Dobra, bierzemy motorki. Ruszamy. No i wiadomo, pod prąd.
przyjeżdżacie tutaj, jak się nie boicie motorków, to tylko tak, bo inaczej jeżdżenie taksą to jest po prostu jakiś kosmos. O, się stuknęli właśnie. Ale przejść przez drogę to też nie jest byle co. Teraz chyba, nie, dobra, kurde, spanikowałem. Nie jest lekko. Dobra, moja okazja. Uwaga, uwaga. Uwaga. Dobra, jest. No, przejście przez drogę to przypomina trochę przejście w Indiach przez drogę. No już spakowani. Jest 20:30, właśnie przyjechał po nas Uber i ruszamy na Jaguar Bus Terminal, ale mrugają światła. Jakby ktoś pytał, czy korki są dalej? Tak, korki są zawsze. Naprawdę kierowcy Uberów i normalnych taksi to mają tu przerąbane. Nie zazdroszczę im. My już na dworcu. Powiem wam, że to jest prywatny dworzec. A i tak jest tu wesoło, to co musi być na takim normalnym? Powiem wam tak, mamy przerąbane. To nie jest nocny bus, znaczy to jest nocny, ale nie sypialniany bus. Jest mało miejsca i będzie miazga. Powiem wam, że mamy tak mało miejsca, to miał być sypialniany bus, a nie mamy w ogóle miejsca. Nie wiem, jak tu będziemy spać. Ciężko to widzę, naprawdę. Wiecie, co tu się dzieje? Teraz wsiadł ksiądz i mszę odprawia. Na zewnątrz się szarpią z gościem jakieś panie, bo pewnie nie ma miejsca już dla nich. Miazga, będzie wesoła podróż, naprawdę. Niesamowicie wygląda. Nigdy wcześniej jeszcze nie widziałem takiego widoku. Patrzcie, jakie nam się widoki piękne zaczynają. Teraz będziemy właśnie blokadę wojskową. Sprawdzali wszystkim dokumenty i parę osób zawinęli z autobusu. Powiem wam, że pójście to muza cały czas wali. W nocy, to bez stoperów to byśmy nie ustali chociaż na chwilę. Tak było głośno. Ale tak jak jest, tu są piękne widoki już. Niesamowicie zielono. Piękne góry cały czas. Dojechaliśmy, bierzemy nasze rzeczy i zaraz startujemy. Czekamy na pana, który się nami miał zająć. Przyjechał już nasz ziomek, chórom nas odebrał. Ruszamy dalej. Tak. Ta miejscowość tutaj nie jest taka mała. Myśleliśmy, że tu się będziemy zatrzymywać na noc i też szczęście, że w sumie tego nie robimy. Bo byśmy byli na pewno rozrywką w tym miasteczku. I wziął, odebrał nas Gordon, a z którym załatwiamy wszystko tutaj w sprawie goryli i no to półtorej godzinki jeszcze mamy. Powiedzieliśmy mu tylko, żeby się zatrzymał dziś, bo musimy do toalety, bo jak byliśmy 10 godzin w trasie i to dość ciekawe w trasie, ale co, jakoś minęło, nie ma co. Zdarzały się gorsze miejsca do spania, też się dawało radę.
moi drodzy, pierwszy goryl, którego zobaczyłem. Idziemy na kawkę i śniadanie. Dostałem już swoje śniadanie. O, pani przyniosła kawę. Thank you so much. Jeszcze jedną, bo wcześniej nam zrobiła takie siki, że po prostu szok. Jedno espresso rozwodniona z pół litra wody. Chcę wam pokazać, co jem. A sorry. Co jem lokalnego. Takie coś. Nazywa się to Rolex. Ale nie od zegarka, to tylko, że jest rolowane. W środku omlet, warzywka. I do tego placek. Bardzo dobra. Teraz właśnie porozmawialiśmy z naszym panem przewodnikiem. Tutaj ta góra, co jest przed nami, możecie zobaczyć. 4300 metrów. I jak wejdziecie na samą górę, dokładnie tam, to jesteście na granicy Ugandy i Ruandy. Dokładnie. Czyli sam szczyt, to jest, przez sam szczyt przebiega granica, dokładnie. Dzisiaj będziemy też na jakiś hike, ale gdzie, to zobaczycie później. Ale się co, nie mogę doczekać tych goryli. Szok. Śniadanko zjedzone i ruszamy. Ruszamy w podróż, mamy półtorej godziny. O, tutaj coś sprzedają. Ziemniaki. A, taki targ ogólny. Mamy półtorej godziny trasy do kempu, do którego jedziemy. Który już will be national park already? The camp camping is in national park? No, not yet. Outside. Yeah. Ah, outside. Okay. Outside. But it's very close, yeah? Very close. Okay. No, to będziemy już praktycznie prawie w Parku Narodowym. Jutro rano po prostu będziemy tam wjeżdżać. Wjeżdżać i zaczynać trekking. Ale powiem wam, że już coraz bardziej jesteśmy po prostu podjarani tym, że już jutro zobaczymy te goryle. Jakby nie patrzeć, to... No wiecie, no, dobra, no to może ktoś widział gdzieś. Ale zobaczyć je w naturalnym środowisku, w dżungli, to będzie naprawdę coś niesamowitego. I najlepsze jest to, że właśnie przewodnik nam powiedział, że to nie jest tak, że on dokładnie wie, gdzie one będą, bo mówi, że możemy iść 2 godziny i będą, a możemy iść 4 i dopiero będą. Także wszystko się okaże jutro. Wow, ale wybiegł. Ale dziecko drogo wybiegało. Kolejny etap trasy. Przez ponad godzinę będziemy tak jechać. Wszędzie gdzie ciężko, w pełno. Tak wygląda właśnie. Dlatego jak tutaj ktoś chce pojechać na jakieś zakupy, bo tutaj to właśnie wszyscy jadą do tego do tego miasta, do którego my przyjechaliśmy. Bo to takie główne tutaj, największe. A reszta wszystko dookoła już tu się. Ale fajnie naprawdę. Można zobaczyć fajną Afrykę. Zobaczcie, jak tutaj kruszą skały właśnie, żeby zrobić z nich piach. Możecie zobaczyć. Mieszają z cementem i do budowy później. Ciężka praca, naprawdę ciężka praca. I say it like very hard work. Yeah. Oh. Hello. I zabawa afrykańskich dzieci. Pchanie opony właśnie patykiem. Tak sobie wyobrażałem tą Ugandę, żeby na takim drogami jeździć do dżungli, później wyprawa i tak dalej. Tutaj piękne jezioro mamy też. Ja jestem naprawdę zachwycony. Takie piękne widoki nas dzisiaj spotykają od samego rana. To naprawdę... Taka Afryka, jak człowiek chce zobaczyć. Siedziałem przez miejsce, gdzie wszędzie tutaj cegły robią. Że ziemia tu jest właśnie taka odpowiednia do tego. Normalnie było widać, jak dzieci robią, noszą cegły i tak dalej.
pytałem się właśnie, jak tutaj wygląda system szkolnictwa i w ogóle, bo mówisz bardzo ciężko ze względu na to, że prywatne szkoły są drogie, a normalnych jest bardzo mało, a dzieci bardzo, bardzo dużo. Zatrzymaliśmy się jeszcze. To jest to najlepsze miejsce na to, żeby zobaczyć jezioro. Niesamowita natura tu jest. Ja właśnie się pytałem pana przewodnika, czy te dzieci tu po angielsku mówią. To mówię, że no, głównie tak, bo powinny. Wiadomo, nie wszystkie. Ogólnie pierwszym językiem w Ugandzie jest angielski. Tak, bo mówię. Ale oprócz tego jest 56 różnych języków, jakimi się posługują. Także sobie wyobraźcie. Co rejon, to inny język. Kurtki, czapki zimowe. Zimnie jest ciepło. Te ciężarówki jadą z towarem na lokalny market. Także mamy akurat dzisiaj szczęście, będziemy mogli później zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Markecik na takiej wsi pośrodku niczego. Kolejna ciekawostka. Patrzcie, ile tam idzie ludzi. Ale specjalnie na tej ciężarówce. Na górze tej ciężarówki. A tej jeszcze jeden, bo są dwie. Dopóki tu ciężarówki chyba nie dawały rady. To muszą być z buta teraz. Wszędzie piękna zieleń dookoła. Patrzcie, jak te uprawy są porobione. Cała góra zagospodarowana. Ale jak ciężko się to musi zbierać. Jaka to musi być ciężka robota tutaj. Yeah, I say this like hard work. So this is our town? This is one, yeah. What is the name? Rubuguli. Rubuguli? Yes, Rubuguli. Rubuguli, okay. And today it's a Friday, so it's a market day, so it's a busy day. It's like, oh, you see beef here? Yeah. Okay. We are lucky. Czyli mamy szczęście, zobaczymy dzisiaj, jak wygląda tutaj wioska podczas tego, jak jest naprawdę bardzo, bardzo busy. To dobrze dla nas. Można nagrać fajne rzeczy i wam pokazać. Ale wszyscy coś niosą. Ale nie brakowało, żeby taką Afrykę też zobaczyć. Bo to wszystko, co widzieliśmy wcześniej, fajnie, spoko, ale... Ale chciałem coś takiego właśnie zobaczyć, jak teraz. No, i takie mamy dziewczyny. Muszę pokazać, takie mamy pokoje. This one, this one, yeah? One. Ah, one, this one? Ok. Fajnie, fajnie. Ja mam pokoje razem, bo kawy chlapie. So you're welcome to them. Ok, great. Ok. Ok, perfect. Thank you so much. No i super. Powiem wam, że nie spodziewałem się aż takiego wypasu. Jestem naprawdę na takiej mocnej wsi, w górach, w środku niczego, do najbliższego miasta, półtorej godziny. O, widać stąd targ. Musimy tam pójść, obowiązkowo. Tam będzie ciekawie się działo na pewno. Bardziej lokalnego życia niż tam, to nie zobaczymy. Patrzcie, dojechała ta ciężarówka, co jechała przed nami i rozpakowują. Muszę sobie coś kupić z gorylem związanego na pamiątkę. Jakieś, nie wiem, cokolwiek, figurkę, magnes lub cokolwiek, żeby mieć. No bo to jednak coś niesamowitego. Zobaczyć je na własne oczy. Ruszamy na wyprawę do dżungli. A krótki trajnik, 3 godziny. Chcemy iść na jakiś ładny widok. Coś tam zobaczyć po drodze i no, ogólnie przewodnik mówił, że spoko, ale żeby wziąć razy rzeczy ze sobą
coś przeciwdeszczowego. O, może padać. Nie fajnie, bo nas też złapał. A jest tak średnio właśnie, także może być. Ale najważniejsze, co by się nie działo, żeby jutro od rana była ładna pogoda. Po to tu przyjechaliśmy i oby tak było. No, najpierw mamy taką przechadzkę tutaj po obrzeżach właśnie tej wsi, na której jesteśmy. Nasz przewodnik nam opowiada dużo rzeczy właśnie na temat tego, jak się spotka goryla, jak się spotka goryla, co trzeba robić, co one lubią jeść, gdzie występują, dlaczego się przemieszczają i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Widać, że ten człowiek naprawdę lubi to, co robi, bo opowiada to z taką pasją. I to jest świetne. Tak samo jak ja wam coś opowiadam z pasją, widać, że to lubię. Tak samo on opowiada nam właśnie dzisiaj. Niesamowite. W ogóle wszystkie kobiety tu są obcięte na krótko. Tak totalnie na krótko. Dzieci to w ogóle. Dziewczynki to praktycznie były albo łysy, albo takie na jeżyka. A kobiety mają bardzo krótkie włosy. Tutaj jest właśnie taka miejscówka, taki ośrodek, który zbudowali też jakaś para z Rumunii akurat. Hope Mission. Zbudowali szkołę dla dzieci, zbudowali kościół, zbudowali szpital. Jaki ośrodek tu mają. Nasz przewodnik do nas właśnie opowiadał teraz, że też pomaga tak, że można u niego po prostu tak jakby adoptować dziecko i on wysyła do szkoły i mówi, że 34 dzieci ma takie pod sobą, że ludzie pomagają. A tu właśnie jakieś dzieci przyszły się mu pochwalić rysunkami. O, kolejne biegnie. Wszyscy go to znają. Mamy taką malutką aklimatyzację, bo będziemy wychodzić dzisiaj na 1800 metrów, schodzić później w dół na 1000. No i to będziemy chyba jeszcze wyżej, ale to wam powiem jutro w kolejnym odcinku, gdzie idziemy do dżungli w poszukiwaniu goryli. Idziemy sobie do góry pomału, pan nam wszystko opowiada, co, gdzie rośnie, dlaczego i tak dalej. Ile tu ludzi mieszka, ogólnie mówię, że w całej tej okolicy mieszka 188 tysięcy ludzi. Mówię, że w każdej rodzinie przykład jest tak średnio około 7 dzieci. Pomyślcie sobie. Miazga. To tak średnio. Niektórych pewnie jest więcej. Około 10 i tak dalej. Ostatni raz o tym słyszałem w Pakistanie, że takie liczne rodziny. No ale tutaj też, tylko tutaj właśnie jeden z przewodników się śmiał, że tutaj właśnie co seks to jest dziecko. Niestety zabezpieczeń nie mają dostępu do tego w sumie bardziej. Pan nam teraz opowiadał, patrzcie, leci rzeczka za nami. Które pan z nimi porozmawiał, bo ten pan właśnie ma też fundację tutaj i pomaga dzieciom właśnie. Mówi, że wiele z tych dzieci na przykład nie pójdzie do szkoły, bo nie będą mieli pieniędzy na to, rodzina nie będzie miała, nikt nie pomoże, dlatego tutaj robią takie fundacje i pomagają dzieciom, że wysyłają je właśnie do szkoły. Tak mówią, że 15% ludzi tutaj ogólnie w Ugandzie ani nie pisze, ani nie czyta. Właśnie tutaj większe dzieci już pracują. Niosą piasek? No, niosą worki z piaskiem już. Patrzcie, coraz więcej dzieciaczków się zbiera i idą sobie z nami do góry. Cała ekipa. What? Should I don't have any. I should buy, I know. Dzieci mówią, że chciałyby coś słodkiego. Dzieci mają zabawę. Idą za nami i sobie co chwilę powtarzają. Muzungu. Widzicie, tutaj jak na was powiedzą białas, to się nikt nie przejmuje. A w Polsce jakby to zagrało w inną stronę, to już inaczej. Dzieci mają zabawę, bo się przejdą z nami.
Patrz, jakiego kamelona nam pan przyniósł. Ale ładne. Kurde, jest mi słabociastrości. Ale fajne. No i teraz go pan daje z powrotem, żeby sobie wrócił do swojego środowiska. A już się schował gdzieś, już go nie widać. That's where you enter from. Teraz nam pan pokazuje właśnie, skąd będziemy jutro zaczynać. Tutaj jest miasteczko, tak jakby. I tam zaczynamy jutro. Okay. Yeah. The gorilla came and grabbed the camera, was having it, but it put it back, it put it down again. Przewodnik właśnie zapytał dzieci, czy będą z nami szli do samej góry, czy nie powinny do domu wracać. No, powiedział, że nie, że idą do góry z nami. Fajne dzieciaki. Połowa nie ma butów nawet. Strasznie brudne. Nie fajnie tu mają. Naprawdę nie fajnie. Także cieszcie się z tego, gdzie się urodziliście. No, już jesteśmy w najwyższym punkcie. Zaraz będziemy schodzić na dół. Pan przewodnik odesłał dzieci, żeby uciekały do domu z powrotem. Bo już tak wysoko z nami zaszły, że już, wiecie, no już za daleko były. I na takie małe dzieciaczki, wiecie, jego tu wszyscy znają. To nie ma problemu. Tyle, że my nie wracamy tą samą drogą. No i to już zaczyna się robić problem, że one tak daleko z nami zaszły. No, tutaj widać miasteczko, główną drogę. Teraz normalnie jakbyśmy byli w polskim lesie. Fajnie, fajnie. Teraz się trochę chłodniej zrobiło, jak wyszliśmy między drzewa. Poszliśmy do góry, to już było tak za ciepło aż. Teraz już przyjemnie. No i też zaczynamy już schodzić w dół trochę. Hejcie, to dla nas taka dobra rozgrzewka. Takie 3 godziny, że się przeszliśmy dzisiaj. Jutro też parę godzin będziemy łazić po tym lasu, lesie deszczowym. Pod tej dżungli, tam gdzie idziemy szukać goryli. Cytki i mandrawa nam się to przyda, zdecydowanie. Taką fajną ciekawostkę nam tam pan teraz powiedział. Wiecie, dlaczego ludzie sadzą krzaki herbaty w takim miejscu właśnie, że między lasem a na przykład, wiecie, ich domami i tak dalej, i tak dalej. Przez to, jak sadzą dzikie zwierzęta i zobaczą herbatę, one nie lubią tych liści, nie w smaku chyba, nie są dobre dla nich, to po prostu jak zobaczą, że to jest herbata, to wracają z powrotem do lasu. Bardzo mądrze. Nie dość, że później pozbierają, mają herbatę, to jeszcze dzikie zwierzęta nie zniszczą im ich innych upraw. Ciekawe, bardzo ciekawe. Wiecie co, tyle się nasłuchałem i zobaczyłem w ogóle te dzieci i tak dalej, i na tym, że oni nie mają na przykład pieniędzy, żeby iść do szkoły i tak dalej. Stwierdziłem, że wracam do hotelu, sprawdzam tą stronę właśnie, co te ci Polacy tutaj prowadzą, tą pomoc. Się nazywa uganda.info. uganda.info.pl i zobaczę, jak wygląda taka adopcja takiego dziecka. Słyszałem wcześniej, że to jest po prostu, się wysyła co miesiąc 200 zł, żeby dziecko miało na szkołę i dzięki temu może się uczyć, kształcić. Popatrzcie, jak tu jest zasadzona cała góra. Z tej strony też, a poniżej już rosną inne rzeczy. Normalnie herbaty jak na Sri Lance. No, tam było dużo więcej, ale podobnie. No, zrobiliśmy 4 km po górach. Teraz idziemy czytować na lokalny market. Dobra. Wchodzimy w piątki, wszyscy tutaj przychodzą na ten targ. Jest tylko raz w tygodniu. Także to taka też rozrywka. No, kupić można oczywiście wszystko. Każdy się oczywiście na nas patrzy, bo jesteśmy rozrywką tutaj. Hello. There is some part for food stuff. Yeah. O, to już jedzenie się zaczyna. Some part for clothes, shoes. Wszędzie coś, no jak na typowym rynku. Wszędzie można coś wygrzebać i coś sobie kupić tanio. Można rybki kupić wysuszone. Patrzcie, ryb tu jest wszędzie.
lokalnego jeziora. Hello. Dzieciom się moje tatuaże spodobały. Nie wiedziały jak podejść, tak z daleka podchodziły. Nie było dotknąć patykiem, co to jest. Zdziwione. Może nie widziały nigdy te tatuaże, nie wiem. Dzisiaj jedno dziecko nas zauważyło po górach, ktoś aż rozpłakało. Dobra, kończymy naszą. Yeah. Okay. Yeah, of course. Everywhere. Everywhere around the world. They have the market like this. Ale się rozpadało. Ale tak, sezon deszczowy teraz. Trzymajcie tylko kciuki, żeby jutro nie padało, jak rano będziemy szli na gorylę, bo to na gorylę znaczy. Nie wiem, czy mi się teraz mówi gorylę. Będziemy szli na gorylę, bo będzie naprawdę masakra. Nie chciałem zmoknąć i nie chciałem ich szukać, jak będzie lało. No, z racji tego, że leje nie ma co robić, to zabieram się dalej za czytanie pustyni w puszczy. Jeszcze mi zostało 150 stron. Także już niedługo. No, skoro zaczęły się emocje. I nie czytaliście, to przeczytać. Ale bardziej polecam 80 dni dookoła świata. To było super. No, udane ostatnie dwa dni. Naprawdę przykro się patrzy na to, jak zobaczyłem, jaka tu jest straszna bieda. Jak te dzieci, które naprawdę potrzebują pomocy, nie mają rodziny pieniędzy, żeby poszły do szkoły. Także jak ktoś z was chciałby pomóc, zaglądnijcie na tą stronę uganda.info.pl. Odezwijcie się do tej pary Polaków, co tutaj organizują pomoc dla tych dzieci. Oni już otworzyli oni są tu już chyba 16 lat, już 5 szkół otworzyli. Naprawdę pomagają cały czas tym dzieciom, a wiem po tym, co zobaczyłem, że te dzieci potrzebują pomocy. I sam sobie wbiłem dzisiaj taką misję do głowy, jak wiecie, jak chodziłem tam między tymi dziećmi i tak dalej, że po prostu muszę przylecieć za rok, pojechać tam do tego miejsca, gdzie oni mają tą szkołę, spotkać się i nagłośnić sprawę. Naprawdę. Te dzieci potrzebują pomocy. Ja wiem, że ktoś powie, że w Polsce też dzieci potrzebują pomocy, ale w Polsce przynajmniej dzieci mogą chodzić do szkoły. A te dzieci tutaj, jak nie mają pieniędzy, to nawet nie pójdą do szkoły. I tak samo dzisiaj była smutna sytuacja, jak nasz przewodnik nam powiedział, bo ja się zapytałem, czy te dzieci dostają jedzenie w szkole. On mówi, że nie, że muszą sobie z domu zabrać, a zapytałem, co jest, jak nie mają co zabrać. No to mówię, że wtedy nie chcą chodzić do szkoły, bo nie chcą patrzeć, jak inne dzieci jedzą. No, to jest straszne. Także tyle. Zostawcie suba, trzymajcie się, pozdrawiam, lecimy po 400 koła. Pozdro. Tutaj macie na dole, wciśnijcie. I zapraszam was na jutrzejszy odcinek, jak ruszamy na gorylę.